Narzędzia do wykonywania pomiarów na mapie umieszczone zostały w menu pomiary oraz pod prawym przyciskiem myszy. Pomiar powierzchni odbywa się poprzez wybranie narzędzia Mierz powierzchnię, a następnie poprzez kliknięcie na obszarze mapy wierzchołków wyznaczających zasięg poligonu, którego powierzchnia ma zostać zmierzona. Aby rozpocząć, należy kliknąć na mapie w miejscu, gdzie znajdować ma się pierwszy wierzchołek poligonu, którego powierzchnia będzie wyznaczana. Kolejne kliknięcia na mapie powodują umieszczenie następnych wierzchołków poligonu. Długości boków poligonu są dynamicznie wyświetlane na mapie. Dwukrotne kliknięcie jednego z wierzchołków mierzonego obszaru powoduje osadzenie w miejscu kliknięcia ostatniego wierzchołka poligonu oraz przeliczenie i wyświetlenie powierzchni narysowanej figury. Pomiar odległości odbywa się po wybraniu narzędzia i kliknięciu na mapie w punkcie, który stanowić ma początek wyznaczanej linii. Kolejne kliknięcia na mapie powodują umieszczenie punktów z załamania linii. Aby zakończyć pomiar, należy dwukrotnie kliknąć na mapę. W ten sposób naniesiony zostanie ostatni punkt linii oraz wyświetlona zostanie sumaryczna długość linii. Wykonane pomiary na mapie można szybko i łatwo usunąć, wybierając opcję Wyczyść pomiary.